Rosyjska propaganda wykorzystuje Afganistan, by uderzać w Polskę i USA. Stanisław Żaryn. Rosyjska propaganda wykorzystuje Afganistan, by uderzać w wiarygodność USA. Rosyjska propaganda wykorzystuje sytuację w Afganistanie, by uderzać w wiarygodność USA oraz gwarancji sojuszniczych NATO, zwrócił uwagę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Żaryn napisał w sobotę na Twitterze, że materiały rosyjskiej dezinformacji zawierają opinię eksperta wojskowego, który przekonuje, że gwarancje amerykańskie są niewiarygodne. Przyczynkiem do publikacji jest kolejna seria materiałów, które mają wykazywać wyższość rosyjskich czołgów nad czołgami Abrams, które od USA kupuje Polska. Przy tej okazji plus rosyjski ekspert plus przekonuje, że Polska plus popełnia ten sam błąd co rząd afgański plus, poinformował rzecznik. Komentator dodaje, że współpraca Polski i USA skończy się plus tym samym co w Afganistanie plus, czyli ucieczką USA, zrelacjonował. Żaryn wskazał, że inny z komentatorów ocenia, że sprzedaż amerykańskich czołgów do Polski przypomina to, co Stany Zjednoczone robiły z armią afgańską. W tekście pada stwierdzenie, że doświadczenia Afganistanu pokazują, że plus amerykańska pomoc przynosi przeciwne skutki plus, zaznaczył Żaryn. W jego ocenie należy się spodziewać, że sytuacja w Afganistanie będzie przez dłuższy czas wykorzystywana przez Rosję do obniżania wiarygodności NATO. Kreml w szczególności atakować będzie współpracę wojskową Polski i USA, uważa rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.